No i tutaj rzecz moim zdaniem w ulotce najważniejsza, która też chciała nieść ze sobą fajne przesłanie, czyli ulotka jest voucherem na jedno z darmowych badań na HIV, kiłę i rzeżączkę. Z racji takiej, że ty jesteś pierwszym promotorem, zaraz po fagacie kurestwa w internecie i promujesz to, żeby ludzie się puszczali jak najwięcej... Odpierdol się od fagaty, człowieku. Dobrze, to jest jak najbardziej. Ja coś powiedziałem, coś tego na jej temat powiedziałem. Nie, powiedziałeś, że kurestwa. No tak. Ile ty na tej fagacie będziesz jechał z tym kontentem? Kurwa, czy jak robisz... Ale ja powiedziałem jedno zdanie. Posłuchaj, Górniak. Poczekaj, nie, bo on już fagata, kurwa. Górniak, jak robisz sobie kurwa zupę, to na ile ją robisz? Na 3 dni, 4, czy napierdalasz na 1,5 roku, wpierdalasz jeden krupnik, człowieku. Jebiesz o tej fagacie non-stop w kółko. Co ona ci takiego kurwa zrobiła? Ale ja nawiązałem do tego, dobrze, dasz mi dokończyć, nawiązałem do tego, bo w twoim plakacie pojawił się właśnie taki zarzut. Odnośnie fagaty w moją stronę. Ale nie, ja to wykorzystałem teraz. Żeby dojebać się, promuję, bo promuję, poprzez OnlyFansa i swoją muzykę promuję, jest to fakt. Czy wyrażanie kurwa faktu jest czymś złym? To co, mam to przemilczeć? Lepiej się z tym poczuję? Ale wiesz, że to jest takie, że ty kurwa lubisz się wyżywać na niej, że ty lubisz, nie lubisz... Kiedy ostatnio... Ty nie mówisz tego w taki sposób, że potrafisz zbudować myśl jakoś, tak? Tak jak żeś zacząłeś ludzi straszyć wojną, bo już nikt cię nie oglądał. Zacząłeś mówić, że o, Europa zginie i tak dalej. Że generalnie ludzie kurwa, w Europie są słabi psychicznie ty, i tak dalej. Tak, gdzie ty jebany hipokryto, kurwa, wiesz, że ty nie będziesz służył, bo ty kurwa nie widzisz na jedno oko, więc se cwaniaczku, kurwa, wszystkich nawołujesz do wojny, a ty będziesz siedział przed... Skąd ty masz informację, że na jedno oko nie widzę? Ja mam najwyższą kategorię wojskową. No przecież ci kurwa hejter wyje, bo przecież nie widzisz nic. Okay. Ty kłamałeś wtedy. A przecież to życzę zarówno, jak lekarz, powiem ci szczerze, jak lekarz, ja życzę zarówno tobie, jak i sobie, żeby nie doszło do sytuacji, żeby się przekonali, czy ja na wojnę pójdę, czy nie, bo wolałbym, żeby ten scenariusz nas ominął. Natomiast uważam, że mówienie o tym... Ale podżegasz do wojny! Ty jesteś popierdolony, kurwa? Znaczy podżegam, przestań. Ty jesteś popierdolony, kurwa? Przestań, nie... No co, kurwa, przestań? Pojebało cię, kurwa, całkowicie? Hołownia, uspokój się, kurwa! Kurwa, ty przyjebem jesteś, w chuj, kurwa! Straszysz wojną. Ty kurwa, straszę, mówiąc, że jest to realny scenariusz, że może, kurwa, nastać? To jest, kurwa, straszenie? A nie jest? Uświadamianie ludzi, jest wojna? Kurwa. Nie, kurwa, nie będę z nim dyskutował na ten temat. Serio, dla mnie to nie będę takich tematów poruszał. Dlaczego? Bo co, nie masz argumentów? Jesteś pierdolnięty, człowieku. Nie straszysz wojną? Podżegam do wojny. Nie, dobra, już, ale widzisz... Co, kurwa, już? Widzisz, że powiedziałem straszysz, nie podżegasz, no na chuj się, kurwa, turbisz. Mów. Straszę czy informuję, mówiąc, że wydaje mi się, że jest to realny scenariusz, więc lepiej na pewne rzeczy się nastawić. Czemu ty takie, kurwa, farmazony pierdolisz? To ty pierdolisz farmazony, ja cię o to pytam. Ktoś cię wreszcie weryfikuje, Rafciu, jesteś zdziwiony. Ale w jaki sposób ty mnie weryfikujesz w tym momencie? No pytam, nawet, czemu straszysz wojną? Zostawmy to słowo tam. Patrz, jak ty słabo, po kolei, jak to słabo odbijasz argumenty. Powiedziałem, że zarówno tak samo jak fagata, promujesz kurestwo w internecie. A ja promuję kurestwo. Promujesz chuj. Chuj promujesz. I zamiast... Ale jesteś skupić się na jednym temacie, dalej wałkować, żeby o tym nie mówić. Widziałeś swój podcast... Nie dostaniesz, kurwa, złotówki. Pierdol się. Nie ma szans. Kurwa, zjebałem. Mogę to cofnąć jeszcze? O, kurwa. Nie wiem, zapytaj, czy stówkę możesz na farta. Debil. Przecież ty sam mówiłeś, że OnlyFansa, że zakładasz, że platformę chciałbyś zmienić. No zgrzycie takie słowa. Nic nie założyłem, po pierwsze. Dotychczas. Podcast był bardzo niedawno. Ja ci powiedziałem, tym ja nigdy nie powiedziałem, tego robić nie można. Chcesz sobie ruchać szony na platformie OnlyFans, to ruchaj. Ale nie zakazuj mi o tym mówić. Kobiety, nie mów szony, kurwa, o kobietach. Sam powiedziałeś, że na zgrzycie... Nienawidzący kobiet, toksyczny, kurwa. Na zgrzycie sam powiedziałeś, że kobieta, która ma za duży przebieg, dla ciebie staje się szonem. Jest to cytat twojej wypowiedzi. No bo jest poziom, ale dla ciebie... A, jednak jest. A dla ciebie dziewczyna, co się chce z tobą ruchać, to szmata jest. Jak opowiadasz historię z Tindera i... Nie. Kurwa, poszedłem, słuchajcie, z dziewczyną na randkę i się chciała ruchać. No co za szmata? No co za debil? A co myślisz, że po to się z tobą umówiła? Ty wyrywasz z kontekstu jakiś fragment, nie ma kontekstu wypowiedzi. A co mam się cofnąć, kurwa, w czasie i obejrzeć cały stream? No szota obejrzałem. Już dawno cofnąłeś w swoim zachowaniu, tak się nie zachowuje 40-letni mężczyzna. Więc no tak, się jesteś do 37. Dobry. No zaraz się cofnę i ci jebnę, i tobie się cofnie, się zżygasz, kurwa, i przeprosisz mnie. I tak mnie przeprosisz za to wszystko. Za to, że ja promuję kurestwo i za te... Przeproszę cię za twoje pierdolone paszce. Ja podżegam do wojny, jeszcze mi dziewczynę zwyczaj, weź. Ile, kurwa, zajęło sekund, aż poprawiłem to słowo? Nie bądź taki, nie masz argumentu i nagłapiesz za słówka, spierdalaj. A gdzie u ciebie jest limit, że dziewczyna staje się szonem? A może ja inaczej zapytam? Ja zrzygam się tym tematem. Przepraszam cię. A czy ty jesteś szonem w takim razie? Lubię cię, ale to jak szedł ten temat, to mi się zrzygać. Chociaż nie zaszkodziłem, się zrzygał, bo troszkę bym zszedł z tego, z kalorii, ale... No na pewno nie tam, gdzie u niego. O, na pewno on promuje coś takiego, że każda dziewczyna, która ma ochotę na seks, prawie każda, to dla niego jest kurwą. Tak w twoich oczach, tak ze 70% dziewczyn to kurewki, co? Nie. Tak nie? Szczerze nie. Słuchajcie, dziewczyny, jak macie fantazję taką, żeby chłopak was wyzywał od kurew, to zapraszam do Tykwana, bo on, kurwa, jak się rucha z laską, to na pewno mówi: ty, kurwo jebana, jak ty jesteś ubrana, czemu tak się szmacisz? Nie biorąc pod uwagę tego, że sam się z nią umówił na Tinderze na przykład, tak? Nigdy tak nie powiedziałem do dziewczyny, jeżeli chodzi o stosunek, nie mam takich preferencji. No dobra, może nie masz jaj, natomiast... ale mówisz no to potem na streamie. Potem na streamie to mówisz. Posłuchaj, jeżeli jakaś dziewczyna, przykładowo, ma konto na OnlyFansie i pisze na Twitterze mi post, że zaprasza, pokaże, jak się bawi wibratorem, to jest kurwą i nazywam ją kurwą. Ale twoja granica jest gdzie indziej. Twoja granica jest taka, że widzisz, jak dziewczyny wrzucają mema o robieniu loda i ty: he, szmaty, kurwa!
Chłopie, memy o robieniu loda. My wrzucamy sobie memy o waleniu konia, dziewczyny wrzucają memy o robieniu loda, a dla ciebie to już jest, kurwa, w tej twojej zatwardziałej główce to już jest szmata. To jest, kurwa, chujowe. Musisz przesunąć te granice, wyluzować albo tłumaczyć to lepiej, a jeśli nie... Jeśli w to wierzysz, to masz rację, okej. Okay. Niech tak będzie. Przyznam ci rację. A czy zaczynamy już mówić, że ja nie wiem, co mówię, nie wiem, co widziałem, to nie byłeś... Kto to był? Kto z tym kto przed na przyszku tego prania się? Kto tam? Twój sobowtór, kurwa, tak? Hasłami po prostu. Jakimi hasłami, stary? To są całe sentencje. Jest, kurwa, ja też przykład. Hasło, nie hasłem, będzie masło, widzę, że się właśnie go pozbyłeś z głowy też. Czyli mój plakat ci jednak pomógł. On jest żałosnym przeciwnikiem. No jesteś, i pamięta, to jest człowiek, który mówi, że free fighty się skończą. Jak ty to, kurwa, no, będziesz siedział, jak ty byś na każdej gali był, to by się skończyły w pół roku, nie? No okej. Okay. No i tak skończyłeś, że jako wielka gwiazda internetu teraz musisz bić się z gościem, który jest totalnie nudny i nijaki. Kurwa, ale upadłeś. Mało tego, wywiadek musisz błagać o waleczki. No. Ojejku, Andrzejka, zwolnili walki, nie mogę dostać. Odpierdol się od Andrzeja. O, proszę. A to ja powiedziałem, że był kurwa nie w porządku, to jest właśnie twój problem. Andrzejek to jest takie troszkę bez stosunku. Nie, to jest pieszczotliwe. Ja mam dobry z nim kontakt prywatny, rozmawialiśmy parę razy. Nawet w momencie, gdy go wyrzucili. To może Andrzeja, on jest dorosłym człowiekiem. Ale mówię to w ten sposób, że właśnie dla ciebie był taką szansą na to, żeby sobie walczył. Bo mam dobre relacje z kimś w federacji, kto budował medialnie federację i to jest problem, tak? Dla ciebie. Nie powiedziałem, że jest to problem. Tylko widzisz, bo ty ciągle żyjesz w przeszłości, jako tutaj wielką zabawną gwiazdą internetu nie jesteś. Mówisz, że jestem totalnym nudziarzem, a skończyłeś na walce. Skończyłeś na walce z jebanym nudziarzem. I musisz na wywiady chodzić. Pierdolony! Pierwszy raz się z chujem zgadzam. Wiadomo, że tak. To jest typ, co wiesz, bierze walkę, występuje na fejmie. Jednocześnie, kurwa, jebie po federacji, jebie po tej karcie walki, mówi, że jest stypą, kurwa. No jakim idiotą trzeba być? Słuchaj, ja powiedziałem... Jesteś niewdzięcznym, kurwa. Ale znowu wyprostujmy słowa, bo ty rzucasz hasła... Przepraszam, kurwo, już, bo zaraz będzie płacze. Dobra, a ty powiedziałeś, że lubisz pieścić penisy. No to jest to samo hasło, mam na to dowód, nie ma. Gdzie, kurwa? I dawno się z tego wycofałem już. No to gratuluję, fajnie, no to jakby w porządku, toleruję cię, jakim jesteś. Ale ja powiedziałem, że uważam, że na papierze karta fejmu nie wygląda super zadowalająco i zresztą widzowie mają podobne zdanie w tej kwestii. Dodałem jednocześnie, że może programami się wybronią, bo nigdy nie wiadomo, jak to będzie. Ale czyli jeżeli federacja mnie kontraktuje, to znaczy, że ja mam kłamać, być dziwką i działać w taki sposób, żeby wypowiadać słowa, które ktoś mi napisze? No nie mogę wyrazić własnej opinii? Ale przecież ja promuję tą galę, człowieku. Czy moje mówią, że jest chujowa i walczy nie z taniej... powiedziałem, że jest chujowa, powiedziałem, że słaba. No, że tak, że karta walk na papierze nie wygląda na interesującą, ale programy zawsze weryfikują rzeczywistość. Producenci na przykład batoników, zapraszam do Tekfana, weźmie, spróbuje, powie, no mega słaby, kobiety to szmaty na razie. Nie, no masz rację. Ja wiem, że jeżeli teraz bym się wysrał i zapłacił ci 100 tysięcy, to zjadłbyś, powiedział, że jest to zajebiste i polecił swoim widzom. I to nas, kurwa, różni, pasucik. Fajne. Zajebiście. Fajnie, masz małego, zjedź skupę, piąta B się bawi, super. No jeżeli nie rozumiesz analogii... To jednak te 40 lat dobrze robi, bo się wyrasta z takich, kurwa, tekstów przynajmniej. A ty słyszałeś swoje teksty, zapowiedzi tego face to face, a powiedziałeś, że się na mnie wysrasz. Kurwa, kretynie. Wysram argumentami, debilu. A, wiadomo. Ale, a my zobaczymy, czy argumenty... To są te argumenty. Dostajesz, kurwa, na ryj argument za argumentem, wow. i ty mówisz. Rzucasz hasła, pipi i jest, nie ma odpowiedzi, więc... Zobaczymy, czy argumenty ma widz, Rafciu. Ale nie, krzycz, kurwa, bo jest telefon, zamknij. I odbieramy telefon. Halo, halo, jak się nazywasz i skąd do nas dzwonisz? Przyjaciele z recyklingu. Mam pytanie do tej fana. Słucham. Słuchaj, jest godzina, minus godzina i 11 minut. Jest powiedziane, jak mówisz, pasztety na te dziewczyny. Dobra. Brawo! To może obejrzysz mój film, kiedy on wyjdzie i zobaczysz, bo ja mówiłem coś do kamery, i zobaczysz, czy nazwałem dziewczynę pasztetem, okej? Okay? Okay? Jesteś wariatem normalnym. Na filmie dopiero włączyłeś swój film, jak żeś powiedział. Ale kamera była... Nieprawda. Widzisz, jak jesteś, kurwa, jak jesteś chuj jebany, kłamca do tego. Słuchaj, ja nawet obejrzałem powtórkę twojego live'a i najlepsze jest to, że w międzyczasie wywaliło transmisję. Rozjebany będziesz za te pasztety. Będziesz leżał, znokautowany, skopany, okay. Kurwa, okay, i będziesz wtedy powiesz takie cichutkie, przepraszam, a ja powiem, kurwa, nie mów do mnie teraz, kurwa! Nie, teraz się cieszę, że zwycięstwa, nie, kurwo! Pociśnij go tak, że się, kurwa, nie pozbiera. Ale on już się zsikał, kurwa. Jeżeli przegram, to zrobię to samo, co ty, czyli powiem, że brałeś stery, dlatego przegrałem. Dobra, jebać Zabielskiego. Jego jebać, a nie, ale jego to zawsze. Może masz trochę racji, ale jak go jebać. Co to? Random event się odpalił. Masz jeszcze jakieś pytanko? Albo stwierdzenie, albo argument. No co mam do tego powiedzieć? No, zrzuć mikrofon. Go, no i tyle. No i wszystko. Niech sobie obejrzy pasuta ten streama, to sam się przekona. Dobrze, nie ma problemu, obejrzę raz jeszcze. Ham, kurwa, ham prostak, w chuje. Dosłownie, ale ty nazywasz mnie hamem i prostakiem? Powiem ci szczerze, ja uważam, że to określenie połowicznie do mnie pasuje, ale akurat to, że ty mi to zarzucasz. Nie, jebany ham prostak. Zero kultury, kurwa, osobistej. Chłopie, widziałeś swoje live z Wrocławia? Nawet jedna osoba do Filipka prywatnie pisała SMS-a, że zachowujesz się jak jebana kurwa i robisz totalny rynsztok na mieście. Proszę, takie wyzwiska. Ale co, jak chodziłem swoją ulotką i straszyłem ludzi? Nie, w momencie, w którym byłeś na Juwenaliach, podobno robiłeś niezły rozpierdol w kolejce. I to jest wiadomość prywatna Tulu Filipek. Juwenaliach. Chyba, nie wiem, jakiś event był tego typu. Tedego. No. Tak, na Tedego, dokładnie. Event w kolejce. Tak, coś w tym stylu. Tak, no, byłem niemiły dla innej dziewczyny bardzo. Podobno dziewczyny Tedego.
No okej, okay. Spoko. No, wiecie co zrobiła? Powiedziała tak, żeby tutaj wejść, musisz... Żeby zobaczyć tego, to ja ci muszę pozwolić. Ja myślę, no nie do końca. Masz bilety, tylko ja cię mogę przepuścić. Już było mniej śmiesznie. I potem złapała mnie za palec, gdzie mam tam jeszcze coś. Bali cię to, kurwa, ja to... No, rozbawiło mnie to. No nie wiem, bo miałem taką... Ewidentnie chroniony jest przed czymś i żeby go szarpać, kurwa, to jest najgłupsza rzecz. Wyobrażasz sobie, że widzisz kogoś, nie wiem, ma coś w bandażu albo coś... Nie, kurwa, i szarpiesz za tę część. Dobrze, mają się... Nie chcę robić dymów, pozdrawiam Tedego, nie wiedziałem, że to twoja dupa, że to na nic to nie zmienia, bo fakt jest taki, że zrobiła jak zrobiła, ale taki był powód tej sytuacji. A poza tym byłem, kurwa, nie wiesz, jak ludzie mówili mi, do mnie podchodzili, kurwa, ze łzami w oczach i mówili: Pasud, zostań tutaj, nie chcemy, kurwa, żeby Take Fan wypierdalał i żebyś ty był tutaj we Wrocławiu, żebyś streamował, żebyś... I kurwa płakali matki z dziećmi, błagały mnie, kurwa. No płakali, bo wiedzieli, że muszą mówić nieprawdę, a im zapłaciłeś za to, żeby przed kamerą wystąpili. Płakali, błagali mnie ludzie. No ludzie byli w ciężkiej sytuacji finansowej. Mamy plagę, plagę szczurów, wypierdalaj z Take Fanem. Ja też wytłumaczę, z tymi ludźmi było trochę analogicznie, jak z ludźmi, którym ty kazałeś poniżać się i poniżać swoich partnerów, po to, żeby dzwonili. Ale dasz dokończyć? Nie, dasz, co? Proponowałeś 100 zł, żeby ktoś dzwonił do swojego ex czy swojej ex i mówił, że chce do niej wrócić. A ty to oglądałeś? No tak, i słyszałeś, co ty mówiłem, kurwa, czy nie słyszałeś? Ale promowałeś to dalej. Promowałem, mówiąc, że to jest totalne kurestwo. Słuchajcie, to jest jeden z problemów dzisiejszego internetu, ten człowiek, który on krytykuje coś, tak naprawdę w ogóle nie biorąc pod uwagę, że czasami kontekst nie liczy się, liczy się tylko, co zostało przekazane, tak? Jeżeli na przykład my teraz rzucamy tekstami, sterydy są złe, sterydy są, ale i w końcu idzie message o sterydach. Jeżeli ty oglądasz mój content, to ty promujesz to też. Więc ty co, jak zwykła kurwa se skorzystałeś z tego, że nagrałem coś, a teraz masz jeszcze, zamiast powiedzieć dziękuję Robciu za content, to ty kurwa masz czelność jeszcze go krytykować, hipokryto pierdolony. Aż mi niedobrze jest, kurwa, z nim tutaj siedzieć, niedobrze. Dobry, ja mam nadzieję, że Stanowski usunie swój kanał, bo faktycznie wypromował tak Karolajn Derpiński, nie tylko ją, że przyczynił się do mega dużego zła na tym świecie. Ty tego kurwa nie rozumiesz, że są ludzie, którzy w ten sposób działają, żeby negatywnie o nich pisać, a potem tańce z gwiazdami, kurwa, freak fighty i tak dalej. Ale wydaje mi się, że jak nagłośnił to, że Słowik był promowany na MMA VIP, to też bardzo dużo. Ty, ale ty nie jesteś Stanowski, ty jesteś chujowski i się nie zasłania jego. Ale o Stanowskim podobnie. Ona się odbyła i zasłania się jego sukcesami. O Stanowskim podobnie. Ja wiem, bo ty tylko siedzisz i gadasz o innych ludziach, więc ty kurwa o wszystkim coś mówiłeś. No. Generalnie, a propos tego Słowika, no to myśmy też tam pojechali, a ta gala i tak się odbyła, tylko w innym miejscu, nie? No okej, okay, no ale jaki był tego efekt końcowy, że jednak się... Że w Wieluniu się nie odbyła. No i ten projekt poszedł takim wiralem, że się zawinął. I podobnie, jebać was! Podobnie było... Jebać was! Nie, jebać was! Aha, chyba, że to jest jebać że chyba ciebie. Ej, kurwa, jebać was! Że chyba ciebie, a zobaczymy, czy widz teraz na linii, który jest z nami, też się będzie jebał. Halo, halo, jak się nazywasz i skąd nas dzwonisz? Halo, halo, słychać mnie? Słychać cię. Słychać, jak najbardziej. Siemano, witam was. Ja mam tutaj jakieś lekkie opóźnienie. Z tej strony Bartek z Wrocławia. Siemka, mocne opóźnienie. Siemka, Bartku z Wrocławia, co tam? Ogólnie chciałem taką sytuację przywołać i zapytać Take Fana, czy pamięta sytuację z pewnego kasyna we Wrocławiu. I wiedziałem, tak, pamiętam. Dlaczego właśnie został z niego wyrzucony i dostał permanentnego bana. Także to jest, a to się druga część jest totalną nieprawdą, ale mów dalej. Słucham? Druga część nie jest prawdą. Jest nieprawdą. No zaraz dokończymy, dawaj, mów. Pierwszy rzucaj hasłem. No to Take Fan ogólnie nie jest takim przykładnym influencerem, jakby się mogło wydawać większości osobom. Ja też tą historię też na live opowiadałem. Tak, prosiłeś mnie tyle razy. Tyle razy prosiłeś, żebym przyjechał. Dobra, to może ty powiesz, co mówiłeś na swoim live'ie. Nie, no przytocz swoją historię, to zrobimy korektę tego, wiesz. Zadzwonić może każdy i powiedzieć może wszystko, natomiast wydaje mi się, że są dwie strony medalu i możemy ten temat... Nie zakrzykuj, bo to powie, no. Dobrze, śmiało. Dobra, nie, okej, spokojnie. No to tak, na początku było sobie kasyno pewne we Wrocławiu w centrum. I Take Fan tam zachowywał się agresywnie. Następnie powiem, że on nie był akurat prowokatorem, jedynym w całej sytuacji. Mówi szczerze teraz. Dziękuję to za szczerość w tym momencie. Nie, bo tu akurat trzeba to sprostować. Nie byłeś jakby inicjatorem takim numer jeden, bo był tam koleś, który był pijany, nie? Tak. No, ale akurat to, co robiłeś później i to, że jako właśnie osoba, która w tym wszystkim uczestniczyła, no nie byłem w stanie ciebie uspokoić, bo zachowywałeś się agresywnie. To połowicznie też jest prawdą, tak. No ale to dawaj, śmiało. Nie, no miałeś oczy jak 5 zł, no dosłownie... Ale czekaj, niech to kończy. Nie jest w stanie zapamiętać trzech odpowiedzi, no. No, czyli jest sytuacja, Take Fan wchodzi do kasyna, jest tam koleś, który go sprowokował, był narąbany, tylko że Take Fan po prostu zamiast jakby uciszyć tą gadkę, nie wiem, uspokoić się trochę, to zaczął drzeć mordę. Konflikt eskalował do takiego stopnia, że przyjechała ochrona zewnętrzna kasyna i co? No i grozili Take Fanowi, że jak się nie uspokoi, to oczywiście dostanie gazem. No i on zamiast się uspokoić, no to się jeszcze rzucił na ochronę, mówił, że tam ochrona to jest chuja warta, bo on zarabia w miesiąc tyle, co oni przez całe życie i tak dalej. Jak ja w to wierzę! Zarabiają, robił burdę w chuj, no i ogólnie to było mega nieeleganckie zachowanie. I no fakt był taki, że ten koleś zaczął, ale to ty eskalowałeś ten konflikt, jeszcze zasłaniałeś się jakimiś kolegami, więc to było mega chujowe. Nie do końca prawda, teraz mogę przedstawić swoją wersję w takim razie. Ja też najlepsze jest to, że to przewidziałem, bo nawet mówiłem na live, że pewnie ten temat się pojawi. Mianowicie, to też nie jest coś, o czym specjalnie chciałbym
mówić w rozumieniu tego, że kasyno i tak dalej, ale spoko. Ja czasami lubię sobie pograć, to z prawdą. Siedziałem przy ruletce z kolegą, był tam ze mną mój kolega mistrzu, też nagrywa na YouTube'a, więc też ma pewnie coś do powiedzenia w tej kwestii. I jedna osoba mnie parę razy zaczepiała, mówiąc, że mnie zna, wymieniając moje imię. Parę razy powiedziałem, że nie jestem tą osobą i poprosiłem go grzecznie, wielokrotnie poprosiłem go grzecznie, żeby dał mi spokój. Pokazałem nawet mu dowód, że mam Rafał na imię, a nie tak jak mnie nazywał. Po czym, w momencie, w którym stał, zaczął nazywać mnie od C-wordów, od P-wordów. Ja wtedy faktycznie nie wytrzymałem, bo byłem też po trzech drinkach i powiedziałem, że mu zajebie. Jest to prawdą. Czy tak? Czy ja, mi też puszczają czasami nerwy? Jak najbardziej. Czy prawdą jest to, że w momencie, w którym przyjechała ochrona, ja byłem w nerwach? Jest to prawdą. Tylko warto zaznaczyć, że gość, który mnie ciągle wyzywał w tym kasynie, który został z niego wyproszony, jak stał za ochroniarzami, to ciągle po mnie cisnął. I cisnął mi totalnie po najgorszych i mówił, że mnie w cudzysłowie rozjebie. Więc ja sobie na to nie pozwolę, zwłaszcza w momencie, w którym też byłem po alkoholu i też mi nerwy nie wytrzymały. Więc tak, zgadzam się z tym. Natomiast przysięgam i to ci kurwa gwarantuję, nic takiego do ochroniarza nie powiedziałem. Powiedziałem jedynie, mogę zacytować, że jest zwykłą kurwą, że mnie popycha w momencie, w którym tamten gość mnie wyzywa i mówi, że zrobi mi krzywdę, bo on mi groził. I faktycznie wyjął gaz i mnie tym gazem potraktował. Natomiast nie powiedziałeś w 100% prawdziwie tej sytuacji. Natomiast ja nie byłem inicjatorem całego zamieszania, to ja byłem ciągle prowokowany i ja też mam swoje nerwy. No, byłeś prowokowany, no ale to nie jest usprawiedliwienie, żeby mówić, że ty to jesteś kurwa wielki influencer, to w miesiąc zarabia tyle, co ale po co kłamie? Po to takie, ale nie, no dobrze wiesz, że nie kłamie. To po co takie unoszenie stary, się? No, ale ja rozumiem, poczekaj, ja bo, chcę wiedzieć, bo chcę wiedzieć, z kim rozmawiam. Czy rozmawiam teraz w tym momencie z tym gościem, który z początku mówiłeś, że trenujesz zapasy, coś takiego? Nie. No dobra, no nieważne, ale... Co? To akurat o mnie, że nie trenował zapasy. No nie, to nie jest prawda. Znaczy faktycznie byłem wtedy zdenerwowany, ale nie walnąłem takim tekstem. No nie walnąłem. Rozmawiasz z osobą, która wszystko słyszała, ale to nie ja ciebie strzelałem gazem. No dobrze, w porządku. Znaczy byłem zdenerwowany, to prawda? Jestem możemy zapytać... A jesteś jednym z ochroniarzy? No, nie należałem do tej ochrony zewnętrznej, która przyjechała po tej kwana, ale go... Ja ale, ale to też jest nieprawda, bo... Poczekaj, ale słucham? Oni nie przyjechali po mnie... Tylko oni przyjechali po to, żeby wyprosić mnie, mojego kolegę i gościa, który mnie zaczepiał, żebyśmy nie grali po prostu. Załagodzić konflikt. Nie załagodzić, nie załagodzić, tylko... załagodzić konflikt. Nie, ja eskalowałem. Stary, przecież ten gość wstał, zacisnął pięści i powiedział, że nie zajebie. No tak było. No właśnie, no to stary, jak ktoś... Posłuchaj, ale ktoś cię wyzywa od P-wordu, pod C-wordów, wstaje, zaciska pięści i mówi, że cię zajebie, no to dziwisz się, że ja też do niego wystartowałem, też mam jakieś nerwy. Czy jestem z tego dumny? Nie. Wypiłem trzy drinki i jakby nerwy wzięły górę. Natomiast, no sorry, ja sobie takie teksty też pozwalał, nie będę. Ja o tym na live też opowiadałem. Nie dziwię się, ale musisz pamiętać, że zasłanianie się kolegami z klubu jest chujowe. Ale ja nie zasłaniałem się. Zarabiasz miesiąc tyle, co my przez całe życie. To jest wiesz, jakby, że generalnie... Ale poczekajcie. Bo ja mogę zadzwonić i wszystko. No bo właśnie, nie popatrz, to jest to... Ale, czekaj, jest prawda, ale to jest... powiedział coś, kurwa, swoją wersję. No, okay. Ja uważam, że trzeba... Że trzeba szanować pracę ludzi. Dzięki bardzo za telefon. Nieważne, ile zarabiają. Jeżeli, jeżeli pracują... No, chciałem powiedzieć, że tobie powiedział take one populista, ale nie zgodził. To jest prawda. Stary, powiem ci tak, nie znasz mnie prywatnie, ale ja ci przysięgam, że co by o mnie nie mówić, ja nie uważam, że jestem zajebistym człowiekiem. Bo ja nie chcę z tobą do kasyna i nie chcę się śmiać z ludzi, co mnie zarabiają, dziękuję. Nie chcę no wiadomo, super, super, teraz sobie tarczę wybrałeś, mega zajebiste. Nie tarczę, to... A teraz zadzwoni dziewczyna na przykład. Oho, albo ustawiłeś kurwa telefon. No właśnie, do tego zmierzam. Zadzwoni powiedzmy dziewczyna, która była pijana i się z tobą bawiła w klubie i ty ją dotykałeś za jej zgodą, a ona powie, że była molestowana. I co? I ja mam w tym momencie krzyczeć, stać i krzyczeć, że kurwa molestujesz dziewczyny? Obrzydliwe jest dotykanie kogoś bez zgody. Podkreślam. Dwa. Nie pamiętasz tego. Może mówiłeś, że jesteś FIFA Rafa i ty nie mówiłem. No. Ale wiesz, słowo przeciwko słowu, bez dowodów, nie? Dobra, więc no spoko. Więc okay, mi się tak. Wydaje, że to jest kolejna twoja hipokryzja, bo się śmiejesz z Sentino, a udajesz Sentino, tylko kurwa powiem ci tak. My z Sentino żeśmy kurwa z Pruszkowskimi słuchajcie, z Pruszkowskimi 10 tysięcy kurwa na czerwone, żeśmy normalnie kurwa talerzami rzucali w kelnerki kurwa normalnie, tańcula przyszedł talerzykami, żeśmy kurwa z tańculą na motorach kurwa jeździli normalnie. No dobra, fajny żart, słowem podsumowania, niech każdy sobie bierze w co chce. Powiedział sporo prawdy w tej historii, moim zdaniem wiele te rzeczy było tam naciągane i tyle, niech sobie każdy jesteś kurwa... Punkt widzenia od punktu siedzenia, nie? Wiadomo, tak, on ma kompletnie inne spaczenie na sytuację. To jest dobra. Też jest bardzo, to też prawda jest gdzieś pewnie jest po środku. Pewnie tak. Wie, ale... To jest dobra lekcja dla was. Ktoś, kto pouta ciągle innych, wywyższa się moralnie tutaj na piedestale, się staje, ta kurwa, ten, to, tamto. Słuchaj, ja nie okazuje się największym degeneratem, co go z kasyna wyrzucają za jakieś kurwa, nie... żeby cię z kasyna wyjebać, też trzeba się postarać, bo tam pieniądze zostawiasz. I jeszcze kurwa poniża ludzi pracy. No to jest taki, kto jest kurwa wasz idol, bo mój nie. A jakbyś to określił Rafała? Co? Jakbyś to określił Rafała? Jakbyś tak miał go określić, kim on jest w internecie? To takim kurwa ścierwojadem kontentowym. No. Ścierwojadą. Takim padlinożercą. Co spadnie z góry, to on tam czeka już na dole jak te szczury, żeby pooglądać, skomentować, wywyższyć się i pójść spać. Nie wywiesić kurwa prania.
Wiesz, o co chodzi? On myśli, że... Właśnie pranie wisi regularnie. On myśli, że on jest kurwa mega takim, wiecie, detektywem i że tam rozkminił, wiesz... No wiele osób go ma za moralizatora, nie? World Trade Center to Amerykanie, za populistycznego moralizatora, dokładnie. To już prędzej, za populistycznego na pewno. No dobra, to tak, ja powiem w ten sposób. Ja właśnie... Ja lubię dużo gadać, zawsze miałem taką przepadłość, że dużo mówiłem, nie wiem, takie moje zboczenie, takie się urodziłem. I w momencie, w którym robię sobie streamy i mogę powiedzieć, co sądzę na dany temat i ludzie chcą tego słuchać, to z tego korzystam. Uważam, że podcasty też działają na podobnej zasadzie, dlatego zacząłem robić podcasty. I ja nigdy nie mam w misji, zresztą co wielokrotnie podkreślałem, że ja nie chcę, żeby ludzie za nie przykład brali. Po prostu mam prawo wyrażać swoją opinię, cieszę się, że ktoś chce je posłuchać, więc to robię. Nie widzę w tym absolutnie niczego złego, natomiast to też punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dobra, a jak to macie podcastów jesteśmy, to odpalmy shota numer jeden w takim razie. Przepraszam za to. Mam, żeby te dziewczyny właśnie nie wstydziły się być szonem, żeby się opuszczały, żeby piły bez rady wyrzutów sumienia. To masz sytuację, w której dziewczyny mają ochotę na... No ale kurwa, no ale idąc tym tokiem rozumowania, rób ta co chce, ta dosłownie kurwa w wielorynkowym tego słowa znaczeniu, to jak masz ochotę się wysrać i nie ma kurwa kibla w pobliżu, to weź kurwa usiądź i nasraj kurwa starej babci na głowę. Albo nasraj kurwa obok starej babci, albo nasraj kurwa pod balkonem. No nie, no tak to nie działa, no w momencie nawet, w którym jesteś laską i przed dawaniem dupy na prawo i lewo powstrzymuje cię tylko wstyd, to dobrze, bo po coś ten wstyd kurwa masz. Poza tym, no nie wiem, jeżeli będę miał córkę, Boże chroń, i moja córka będzie dawała dupy, no przysięgam, no kurwa, no nie podzielę się z nią opłatkiem na Wigilię, bo nawet na Wigilię do mnie kurwa nie przyjdzie. Będzie spędzała kurwa święta u swojego sugar daddy. Jak karmi ją spermą, to opłatkiem też ją kurwa nakarmi, no. Tak jest moje podejście. No, jeżeli moja córka stałaby się kurwa, to bym ją wydziedziczył. Grosza bym nie zainwestował kurwa, w to zepsute jabłko, no. I nawet może bym to z siebie wypierał, ale nie uznałbym, że jest to moja wina, że się kurwa tym stała. Środowisko też niestety zniekształca kurwa, no. Poza tym 50-50 pewnie miałaby geny po matce. No dobra, nie! Bo teraz się Natalia... Dobra, no i tu mamy tego shota. To może ja się tego odniosę, chyba też do mnie chcesz... Tak, no możesz się odnieść. Okej, więc tak, dla mnie deal jest generalnie bardzo prosty. Ja nie powiedziałem, że dziewczyna nie może prowadzić seksu z mężczyzną, natomiast w momencie, w którym mamy dziewczyny, które są znane z tego, że robią gałę na prawo i lewo po klubach, gdzie takich dziewczyn nie brakuje, masz to taki, przepraszam... Masz takie dziewczyny? Tak, znam. A dałbyś, ja do nich bym podzwonił, żeby przestały? Może, żeby przestały, żeby na apartament do ciebie przyszły. No, no dobra, no ale wiesz, no super, no właśnie fajnie. No to chyba mam prawo mieć własną opinię i uważam, że ja czegoś takiego nie wspieram, dla mnie jest to obrzydliwe. Jeżeli robi tak inna osoba, spoko, niech sobie robi. Natomiast nie dopuściłbym do tego, żeby moja córka w ten sposób skończyła. Córka, uważam. Fu! Take one, no, fu! No ale widzisz, no ale co z tego, no to było w kontekście tego, co tam się kurwa wydarzyło, możesz sobie dopisywać, jak chcesz. Popatrz do kamery, jak ci się urodzi córka i powiedz jej, jak ona to zobaczy za parę... Ale moja córka, wydaje mi się, że moja córka nie będzie brała... Nie, powiedziałeś, moja córka, jak urodzi mi się moja córka, fu! To będzie... powiedz córce teraz, że jak się urodziła, to powiedz, o co ci chodziło, że jak ona jest, fu! Powiedz córce. Okej, moja córko kochana, jeżeli urodzisz się i będziesz oglądała content Pasuta i będziesz zachowywała się tak, jak Pasut chciałby, że zachowała się kobieta, bo mi się wydaje, że Pasut nie widzi... kobiety w kobiecie, Pasut w kobiecie widzi zwykłą szmatę, kurwę i dziurę, no to wtedy przepraszam cię najmocniej, ale nie chcę mieć z tobą nic do czynienia. Mam nadzieję, że jednak w ten sposób moja córka nie skończy i dołożę wszelkich starań, żeby tak było. Jeżeli ty chcesz promować kurestwo w internecie, to je promuj. Jeżeli ja chcę próbować to stopować, to pozwól mi to stopować. Na tym polega różnica zdań. Ja absolutnie nie promuję żadnego kurestwa, nie masz żadnych argumentów na ten temat. Kurestwo, słuchajcie, dziewczyny... Chłopaki, jak się dobrze bawicie, korzystacie z życia, uprawiacie seks, nie będąc w związku, no to nie jesteście kurwami i taka kurwa nie będzie wam po prostu teraz was zaganiać niczym ludzie z kościółka i wszyscy ci ludzie, co chcą was moralizować, a sami z kasyna kurwa są wypierdalani i obrażają kurwa ochraniarzy. No dobra, to jest takie rozumowanie, jeżeli ty dajesz wiarę wszystkiemu temu, co było na telefonie, to ja mogę teraz zacząć gadać, pokazując ci wiadomości, że upijałeś dziewczynę po to, żeby ją uśmieszyć na filmie. No stary, no wiesz, budowanie takiej narracji naprawdę jest kurwa cudowne. Upijanie, no, że wódką z loży i po chuj łapać za wódkę, która jest na loży, która jest moja i ją pić i potem mówić, że ktoś cię upił. Słuchaj, ja tutaj przyznaję ci rację w tej kwestii, jeżeli tak było, przepraszam, ja ci przyznaję rację. Tylko wydaje mi się, że w momencie, w którym nawet nazwałeś ten film, to jest na zasadzie najmocniejszy film w mojej karierze, na kanale, pozdrawiam. Coś takiego, dokładnie. Więc wydaje mi się, że miałeś świadomość tego, że jest to bardzo grube. Jeżeli dziewczyna nie była tak naprawdę w pełni świadoma tego, co robi, była pijana, to jeżeli poprosiła cię o to, żeby usunąć te fragmenty albo przynajmniej zamazać jej twarz, nie to z czystej przyzwoitości mogłeś to zrobić. Tak jest nie moje zdanie. Nie dotarło do mnie, powiedziała, że mam wyciąć najgorsze fragmenty, które były w tym filmie i to zrobiłem. Ja mam ten film i zupełnie by inaczej wyglądał, ja tego nie wyciął. Po prostu uszanowałem prośbę i tyle. No dobrze, ale widzisz, ja też mogę teraz budować narrację taką, jaka jest mi wygodna, na zasadzie posiadania poszczątkowych informacji, które nie wiadomo, na ile są prawdziwe, na ile nie są. Tylko nas różni to, że ja tego robić nie zamierzam. A uważasz, że twój content już posuwa się do takiego stopnia, że możesz być skancelowany w sieci? Przez to, co no robisz? Nie wiem, to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie, bo niektórzy, no... Nie wiem, wyjebane, no to będę skancelowany, no trudno. Ale nie wydaje mi się. Mi się wydaje, że tam, że trzeba, no nie wiem, jakie granice trzeba przekroczyć. Ja tam nie tykam ich, ja jestem nie tylko edukatorem seksualnym, też uczę relacji i mi się wydaje, że bardzo dużo dobrego wnoszę do społeczeństwa.
Czy według ciebie, Robert, znaczy, ja wiem, że dobrego do społeczeństwa? Ja wiem, że jest to konwencja żartobliwa, mi się do tego odnosić nawet nie chcę. Natomiast jeżeli chodzi o sam aspekt cancela, ja absolutnie nie byłbym za tym, żeby pas był cancelowany, bo jestem zwolennikiem tego, żeby ludzie mieli prawo wyboru i decydowania, co robią. Natomiast ja uważam, że jeżeli ktoś robi coś, co mi się nie podoba, to chyba też mam prawo wyrazić zdanie, powiedzieć, że mi się to nie podoba. Koniec, kropka. Nie ma w tym większej filozofii. No, najgorzej, tak se kurwa siądą eksperci, kurwa, od internetu. Siedzi se Rewo i pierdolił Stanowskiego, że o tym, co jest kurwa patologiczne, a sam to promuje. I to nawet gorzej niż kurwa on, nie? Zastanówmy się, kurwa, czy wprowadzić jakieś regulacje w internecie. Zajebiście. Zajebiście, róbcie takie pytanka, takie ankietki, w końcu ktoś to z polityków zobaczy, pomyśli, o super, mogę łatwo punkty zebrać sobie. To teraz wprowadzimy ustawę o nienawiści, kurwa, akta 3.0 i będziemy mieli, kurwa, free fight, będziecie mieli taki kontencik, wszyscy co mówią, trzeba to ukrócić, to zobaczycie, jak się wpierdoli w coś państwo na poważnie, to jak będziecie mieli zabawę. Potem będzie płacz, kurwa, o Boże, nic nie ma w internecie, no. No tu się o dziwo, ja z nim zgadzam akurat, bo uważam, że ludzie troszeczkę, to moje zdanie. Nawet nie tyle, co pozwalają, co po niektórzy wręcz chcieliby, żeby założono im kaganiec. Krzyczą, załóż mi kaganiec, bo chcę móc robić i mówić mniej rzeczy. Z tym się kompletnie nie zgadzam, więc tutaj akurat podzielam jego opinię w tej kwestii. Dobra, wspomniałeś o kontencie. Więcej kontentu z wami będzie na konferencji, więc panowie, zapraszam do face to face'a. I jakieś ostatnie słowa do przeciwnika przed konferencją. Moi drodzy, jeśli chcecie zobaczyć to zestawienie, to kupujcie bilety na Fame'a i generalnie, że tak powiem, żeby zobaczyć ten pojedynek na gali Fame 21, Fame'a TV, do kupienia bilety Gliwice, Grezero Arena. Jeszcze jeden, jeszcze raz, panowie. Jesteś na bombie? Co chciałbyś, żebyś się odepchnął, byś machnął ręką na mnie, czy co? Jakby serio, mnie to nie wyprowadza z równowagi. Jak twarz się zajebie? Jak wypiję 3 drinki, to wtedy się oddam. Nie, w paszę zajmę, że ci oddam. A te pasztety? Możesz próbować. Panowie, pozycja bokserska. Jeśli chodzi o jeszcze rzeczy, no to Fame X Bungie robi konkurs autozadarmo.pl, gdzie macie do zgarnięcia Mercedesa CLA z poprzedniego roku. Wystarczy tylko tak naprawdę napisać przykładowy odcinek dla kanału Bungie, a tutaj panowie się kopią, ale ich następne spotkanie będzie na konferencji. Moi drodzy, to dziękuję wam. Serio pierdolne zaraz. No, dawaj. Po chuj się rzucasz, kurwa. Siedziałeś naprzeciwko, mogłeś faktycznie ruszyć, teraz kurwa ruszasz. Co to twoje dymy? Bo teraz ochrona. Nie, bo mi się te pasztety przypomniały, jak ten twój rejs wygrałem kłamnie.